Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Wiesiu Babci. Nagrywam ten odcinek, bo po prostu nie mogę tego wytrzymać. Otaczają mnie po prostu przygłupy. Tak wam powiem w skrócie. Nie mogę wytrzymać tego, co się dzieje. Mój wnuczek też niezłe bagno odwalił. Mianowicie pewnie zastanawiacie się co. Oczywiście za chwilę wam to pokażę. Ale najpierw... Cześć, Dziejuś. Za chwilę będziesz mógł się wypowiedzieć do kamery, jak mądrze się zachowałeś. Ale najpierw zobaczcie. Zobaczmy jeszcze jeden wybryk Dziejusia. No proszę bardzo, Ursus, który był czerwony, teraz jest niemalże czarny. Ale to moja wina, że on się zapalił. Ale powiedz, co się stało z Ursusem, powiedz. Spalił się. A dlaczego się spalił? Się spalił? A dlaczego się spalił? No bo fenernego Ursusa nam dali, się wziął. Nie się Dziejuś, bo dobrze wiedziałeś, że i tak już się kotłował raz, to żeś do niego wsiadł i chciałem zobaczyć, czy on w ogóle odpala. Odpalił? Pytam, odpalił? Nie. Tak, odpalił! I poszedł z niego dym gdzie już tylko. Dobrze, że po strażaków pobiegłem. Dobra, kolejna rzecz. Nie, już chodź. Kolejna rzecz jest taka, że ja zamierzam dzisiaj jechać z tym Ursusem. Ale nie być, chodź tu. Zamierzam jechać z nim dziś na targ i go sprzedać. Nie będę go remontowała, bo on się nie nadaje, bo to jest felerny. Poza tym, w ogóle ustaliliśmy, słuchajcie widzowie, z Dziejusiem, że te maszyny, które dostaliśmy na te testy i w ogóle, to one są za duże na nasze gospodarstwo. Możemy... Dziejuś, zapytajmy się widzów, może... Widzowie, co wy na to, żeby sprzedać te maszyny, no bo tak jak czy ta zgrabiarka, za duże to jest dla nas, żeby po prostu my tym ciągali, jeszcze jak Dziejuś spalił ciągnik. Co Dziejuś chcesz? Babcia była na polu tym ostatnio tu? No, zaraz pójdziemy zobaczyć, jak ten twój oprysk zadziałał. A zobaczcie, jeszcze tutaj te belki posłyszeliśmy. I zobaczcie, Wnusiu ostatnio w okazyjnej cenie kupił taki świetny oprysk podobno domowej roboty za 100 zł. Czemu Dziejuś? Nie, bo ja muszę ten, na razie. No ale chodź, zaraz będziemy jechać na ten targ. Chodź, idziemy zobaczyć tego pola. Chodź, nie, to ja zaraz ten. Złaź, Dziejuś. No złaź. Ja muszę jechać, zaraz wrócę. Złaź, idziemy, słyszysz? Znaczy, no to ja zaraz wrócę, wie babcia? Dobra, to ja idę spojrzeć na te pole, ale chodź ze mną, chodź. No to ja tam tą stronę pojadę, no tylko puść mnie babcia. Nie, ja nie puszczę, chodź ze mną, chodź. No. Idziemy. Dziejuś? Dziejuś, wracaj się, słyszysz? Chodź tutaj, idziemy na pole, coś złego widzę, słyszysz? Chodź natychmiast ze mną na te pole, raz, dwa. Chodź i uciekaj przede mną, nie będę biegała z starych kości, słuchaj. No nie wytrzymam za chwilę, bo zaraz cię wytargam za ucho. Ja nie chciałem tego... Nie. Ja już to zauważyłem, dlatego... Dziejuś, czy ja widzę... Całe pole! Popruchniałe. Dziejuś, spruchniały to będziesz ty za chwilę! Co tu się stało? Za gówno. Gówno mi sprzedali, a nie widzowie, oprys. Proszę, powiedzcie mi, czy da się coś jeszcze z takim zbożem zrobić? Może to podlać trzeba, czy cokolwiek? Trzeba to jakoś ratować! Dziejuś, patało łachu ty! Ła! Może to jakoś podlać, czy coś, nie wiem, gdzie tu jest ta... Doradźcie mi, co się robi z takim zbożem, czy to babcia, normalnie jakby konewko może... Babcia, gówno sprzedaj na tym targu mi. Dziejuś, ty się lepiej już nie odzywaj. Wiesz co, mi się wydaje, to że to zrobiłem? Nic nie jest mnie w stanie w tym odcinku bardziej zdenerwować jak ty. Już na samym starcie, nic mnie naprawdę moja nie wina? Zdenerwuje w tym odcinku już bardziej. Moja wina. Nie wiem, to trzeba popodlewać, może trzeba zmyć jakoś ten nawóz twój wstrętny. No, nie, to no, moja wina, babcia, przecież no. To nic nie pomoże w ogóle, no. A tu trochę będzie. To już teraz to tylko, wiesz co? Pług wziąć, zaorać to, gównem podlać i czekać, żeby za rok znowu posiać. Gdzie już bym cię rozerwał. Oła, nie za ucho, no, nie za ucho. Te mnie boli. Uspokój się. Te ucho. Skąd mnie wiesz, że to będzie takie? Gdzie już, za ile kupiłeś ten oprysk? Za 100 zł.
gdzie już za 100 zł, to teraz trutki na ściury idzie kupić. No. To skąd miałem wiedzieć, no? On już on sam to w domu robi. Jasne. I to ci powinno dać do myślenia. Że co? No, że domestos, ale że to małe ilości, że on to stosuje i że to jest dobrze. No tak mi powiedział. I że tacy ludzie jak ty mają prawa wyborcze, dziejuś. Nie mam, bo nie mam 18 lat. Ale że będziesz miał, to jest dla mnie szok. To za 4 lata dopiero. Nie no, z domestos. I chłop ci normalnie w oczy mówił, że domestos ci sprzedaje i ty to kupiłeś, tym pole poddałeś? No powiedz. Kot miał wiedzieć, że tak się można. Ja pierdziel, dobrze, że z kretem nie kupiłeś. Mówił, że do mieszka kreta też jest. Naprawdę? Nie. Dobra. Nie miałem wiedzieć. Nie mam do ciebie sił. Słuchaj, spróbujmy może odpalić tego spaleniaka. A jak nie, to nie wiem, no. No to babcia może próbować, a do niego nie wsiadam. I byśmy wzięli, nie wiem, może Władka poczciwego, kochanego, Władimirca mego, mojego ulubionego ciągnika. Babcia go odpala, bo ja się boję. On jest przynajmniej niezawodny, ten Władimirec, wiesz? Babcia odpala, bo ja się boję. Bo co, znowu płomieni się boisz? Boję. Nie wiem, może jakoś na kołach byśmy nim dojechali. No ale ja się boję. Chyba, że go załadujemy na tą dwukołkę. Nie wiem, czy wytrzyma. No to nie. Babcia go odpali, no. O. A nie załadowalibyśmy go na dwukołkę? Nie. Odpalał. Pali się, pali się. Serio? Zatowałem. No to po co mnie straszysz? A poczekaj, jak ja wezmę tą dwukółkę, zobaczymy. Zmieściłby się on na dwukółkę? Myślisz? Stój, nie jeździ! Weź tak. Ale jeździ normalnie. Ty, zmieściłby się tak nawet trochę. A weź, weź spróbuj na tą dwukółkę najechać. Czekaj, ci ją... Debilu! Cofnij! Trzyma babcia. Poczekaj, tylko ją trzeba przekręcić do tyłu, o tak. Ber to na mnie. No, tylko powoli najeżdżaj, żeby mnie to nie zgniotło, no! Kur... Dobra, to nie pójdzie, to trzeba... Powoli, no spróbuj, poczekaj. O tak, powoli najeżdżaj. Babcia nie utrzyma tego. No to tak najedź, żeby ciężar zgniótł. O, 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 o! Dobra, stój, 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 stój! Stój, już teraz może jakoś... Jadę. Nie, no, gdzie już, nie troluj. Poczekaj. To pomysł jest, okropny. Trudnioski to jest pomysł, babcia. James, to jest lepszy pomysł. Wyjdzie. To jest lepszy pomysł niż jechanie tym Ursusem na kołach, wiesz? Czekaj. Idzie, idzie. Dobra, gaś go, żeby się nie zapalił. Zgaszony jest, chodź. Ale myślisz, że to jest bezpieczny transport? Ani trochę, Władek nie idzie. Serio? A, bo kabli nie podpięłam. No, teraz idzie jak zły. Zobacz. Idzie jak trzeba. Kurde blade. Jeszcze jakbyś debilu nie kręcił w nie tą stronę, co trzeba. Dobra, jedziemy. No trzeba, ja pomagał babci, bo... Dobra, nie, to jest zły pomysł. Odpina babcia te klasa! Pasy. Klasa! Jest dobrze, dziejuś! Odpina babcia te pasy, ja wysiadam. No myślisz, że jest źle? Dobra, do zjeżdżaj tym. Zjeżdżaj tym rumplem. Jakoś dojadziesz, a ja dwukółkę idę odprowadzić. A co, bo po co na targę jedziemy? Jedziemy sprzedać tego złoma. Nie mogę na niego patrzeć. Jak mi się chałupa przez niego spali, to wtedy będzie jazda. To można go jeszcze skatować, jak szmatławca. No to skatuj go, ale tak, żeby się nie rozwalił, dobra? Dobra, dobra. Ale ja chcę... A myślisz, ile za takiego spaleniaka można wziąć pieniędzy? Nie wiem. A ile nowy kosztuje? Co ty wyprawiasz? Ile, no... ile za nowego takiego drania? A ja nie wiem. No, to trzeba sprawdzić, no babcia pewnie. Z 10 tysięcy? Pewnie, jo. No to jak piątkę ktoś da, to będzie dobrze. No piątkę? No! To trzeba, nie trzeba gadać, że palony był. No,
Gdzie już ty? Nikt, każdy głupi nikt nie zobaczy, ty. Lakier spalony, kurde, aż bąble na nim są. Nie, nie widać, ty, jest spalony. Bo to taka sztuka nowoczesna, babcia mówi. Nowoczesna sztuka i... Weź daj spokój, człowieku. To jest taki ten, no. Nie, ale myślę, że 100 z 20 by nam dali może. To ciekawe. No nie wiem, zobaczymy. Kurde, dużo osób na targu dzisiaj. Kurde, cały parking za... Cały parking ile, zastawiony. Ile ciągników? No pewnie, bo wystawa znowu jest. Dobra, stawiaj go tu. Ja tu Wanymirec zastawiam, tylko Wanymirec nie do sprzedania, kurde, bo to... Wanymirec to jest najlepsza sztuka, najlepszy ciągnik, jaki ja mam na gospodarstwie. Nigdy nie pozbędę się tego pięknego... Łachmiński, znaczy... Pięknego, takiego drańskiego, dobrego sprzętu. Widziała babcia? Co? Nastawiali kciuków. Dobra, gdzie już? Zobacz, jak tu leci dym. Wysiadaj, człowieku. Wysiadaj z tego ciągnika. Wynoś się z niego. Słyszysz? Proszę cię, ale czemu ty stawiasz tu na wystawie? Ktoś pomyśli, że ja te też sprzedaję i co? No to ten na wystawie, elegancki. Ja pierdzielę, jaki on jest fajczony. Ja idę tam pooglądam. Dobra, idź, oglądaj, ja będę czekała jakiegoś pierwszego kupca. Zobaczcie, on jest cały ukopcony. Przecież on był czerwony, a on teraz ma kolor jakiś purpurowy, oburaczkowo, sraczkowowaty. No i jeszcze jest normalnie popiół na nim, kurde, mogłam go w sumie umyć trochę chociaż. Ale tu jest dobry plus, że on odpala, że on jakkolwiek chodzi, jakkolwiek działa, że cokolwiek w ogóle z tej rury wydechowi leci, ale kupiec go odpali i zobaczy, jaki motłoch tu idzie z tej rury, jaki tu idzie dym. I to czorny jak diabli. Ja nie wiem, czy głupi się znajdzie, żeby to kupić, tak szczerze mówiąc. O, na tego pięknego Władymirca, na tą piękną sztukę, na te dzieło sztuki, można powiedzieć, na te... brakuje mi słów po prostu. Na to dzieło motoryzacji po prostu, na to byłoby chętnych, ale na to w takim stanie, no powiem wam, że raczej ciężko. Nie wiem, czy znajdzie się tuban, który by... O, patrzcie, tam chodzą, odpalają. O, Władka se sprawdził, pan jakiś. No, takie rzeczy, to się interesuje ludzie, a tutaj... Ale sztuka. O, słyszycie, Ursusa chwali 60. Ale renówka, o człowieku. Renówka mu się Zdrówka podoba. Sztuka nieklepana, toć. Panie, ja mam tu Ursusa 16-14, chcesz pan? Jakiego? Tego, nówka. A czemu on taki? Proszę pana, to jest taki nowoczesny, proszę pana, rodzaj lakieru. On imituje węgiel. On imituje węgiel, ten rodzaj lakieru. Kurczę, się jeszcze czego ci nie pomyślają, to ja nie wiem, no. No. Kurczę, byk, no. To, a to jest pomalowany tym? Chemoroidem, czy jak to tak się nazywa? Tak, chemoroidem, no. Ale no, wie pani o czemu, jak to się nazywa? Tak! Hammerite, to ten. Do tego. Do blachy malowania. O, no. Do blachy, to jest do blachy. A czemu on tak w trawie robił? Taki kurde. Proszę pana, no tutaj po tam posiany jeździłam. To co? Dobrze działa, mogę odpalić? Może, tylko nie za długo, bo dużo pali, bo dobry sprzęt. A, jo, to można? Tak. O, oj, jak on chodzi, skurwa. No, chodzi. No. Co to za maszyna jest? Co to za maszyna, powie pani lepiej. No to jest 16-14 Ursusek. Ale za duży na mojego, powie pan. Podoba mi się to się. No to bierz, pan się nie zastanawiaj, no. Nie, poczekaj, pani się to takie proste. Proszę pana, 30 tysięcy jest pana. Że co, ja przyjadę i od razu będę kupował? Ja go muszę pooglądać trochę, jak to on... A jaki pana budżet, proszę pana? No powiem pani, że to jest takie 15 tysięcy, no. No może coś więcej by pan dał? No, to się karmi pan. Motko? Motko! No to moja ogień. O pieruny, jak on... Ten... Jak on kopci. Oj, skurczy byk. Oś pierdzielony. Kur... Tam pan uważa, bo tam ciuki w polu leżą.
Ja właśnie widzę, że to ktoś haszczukami przyjechał i nie wiem, pijany był chyba. Jako tu. No bo tam porzucane jakby, komuś przyczepy wypadły. A jakiegoś pługa ma pani, żeby tu podpiąć, zobaczyć jak to chodzi? Mam pani na podwórku, no już nie będę jechała na podwórko. A to ja pojadę. Panie! Gdzie pani mieszka? Nie! A jak chodzi o worku, to nie będę kupował, kupam no, to. No to dobra, teraz innego klienta znajdę, panie. To się pani szuka się. No to won z mojego ciągnika. No to. No i pal gumę. No, się znalazła. Wielka sprzedawczyni. A ile za niego? Nie, idź sobie pan. Nie, ale zapraszam, zapraszam, Ursus 300 koni nie, przerobiony, tuningowany. Tak. Za 25 tysięcy. Za 20 biorę za 20, jako ma 300 koni tuningowany. Nie, proszę pana, teraz biorę. Już ja strzelam go za 25. Dobra, zapraszam, zapraszam. Proszę pani, da pani za 20. Ja 300 koni to ja biorę. Za 20 tylko. Proszę tak pana. No ale na pewno pan bierze za 20? No teraz wyciągam z kieszeni 20 tego i pan odjeżdżam. Proszę pana, tylko on jest taki stuningowany, że ja nie mam na niego papierów w ogóle. A to co, był na tym? Na tej hamulcowni? No! To co robimy? Do hamulcowni ile pokazało? Proszę pana, nie wiem czy mam panu mówić, bo nie wiem czy... Nie, no to mówi pani, ile na tej hamulcowni tam pokazało. 317,5 konia, ale nie wiem, czy pan w to uwierzy. Opier, no to co mam nie uwierzyć? Jak pani mówi, że tak było, no to tak było, co? No było. No to umowę daję. Pisanie. Ale to za ile? Za 20. No ale proszę pana, no jak umowę, ja papieru nie mam na niego. Ale wczoraj, że kupiony nie ma tego? No nie ma nic. Szkurs. Przez to, że on tuningowany był. Tani trzeba. To trzeba tani, jak nie ma. No to tani, ile tani? Za 15. Bez papierów za 15. Bo i tak tylko tu będzie na tym. Dobra, to za 17, dobra. Bez negocjacji już. 16,5. Dobra, 16,5. I sztama. Dziękuję. To dawaj pan kasę i bierz go. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. Dobra. To proszę pana, miłej pracy dla pana tym ciągnikiem. I żeby panu się w życiu powodziło i ogółem całe te, nie? No, dobra. No, tu na razie, no. No. Ale będę robił, będzie pójdzie. A pójdzie przecież skibówko? Pójdzie panie, on pójdzie z 10 skibówko, proszę pana. Dopóki się nie zepsuje. Jak dopóki widać dym, to znaczy, że działa. Ciekawe. No jak długo. O! 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 I korba bokiem. Nie no, poszedł. Dobra, może będzie mu słyszył, dopóki się nie popsuje, nie? No, by tam jednak dłużej słyszył. No i myślę, że to był szczyt możliwości. Dobra, póki się chłop nie wrócił, to jedziemy stąd. Powiem wam tak, interes udany. Na Dziusia jestem trochę zła, powiem wam tak. Zostawiam go tutaj. Nie chcę mi się z Dziusiem rozmawiać po tym, co zrobił. No wiecie, no ja rozumiem, że on jest młody i w ogóle, ale... Ludzie, trochę odpowiedzialności, no kupuję jakiś nawóz. Chwacobójczy. A okazuje się, że pszenica nawet, że tak powiem kaputła. To nie jest przesada. Dokonuje pożaru Ursusa. Widzicie, jaki skotłowany. Ten Dziejusz, no on czasami po prostu takie głupoty narobi. Mnie to tylko kosztuje później pieniądze. Te jego wymysły, te jego błędy, to wszystko. No powiem wam, masakra. Masakra z nim jeszcze czasami. Nie wiem, powiedzcie mi, co mam robić. Powiedzcie mi, czy mam mu wybaczyć, czy te pole, co z tym polem, czy to da się odratować? Może jakąś odżywkę do włosów, czy coś na te zboże, wiecie, rozpylimy i może one odrośnie, no. To ci ludzie łysieją, odżywkę dają, też włosy odrastają. To może tak samo pole tu mi wyłysiało, tak, ja dam odżywkę i będzie lepiej, nie wiem. Kurde, co za idiot, O kurde, panie, co to? Co pan zrobiłeś? Kurczę, Wladek. O, mój Wladek. Panie. Coś ty narobił. Ale o czym ty mówisz, alkoholiku? Stara.
Coś ty... Władek! Ale gdzie ty jedziesz? Ty, gościu! Środkiem gaś ten samochód! Gaś ten samochód! Nie uderzaj we Władka! Słyszysz, patałachu? Stój! Nie, no nie wierzę, pijak! Widzowie, spisujcie szybko rejestrację! Spisujcie rejestrację! Kurde, nie zobaczyłam! Nie! Coś... Nie wiem, nie zdążyliśmy nawet spisać rejestracji, on uciekł! Patrzcie, co się stało z Władkiem! Zobaczcie, kurde, przecież to jest wszystko pourywane, wszystko po... Silnik wykręcony! Pomocy! Koła! Pomocy! Jeszcze walnął w drzewo, nie wierzę! Panie! Przecież ja dzwonię po policję, no panie, coś pan zrobił, no! Gościu! Dzwonię w tym momencie raczej na policję! Dzwoni na policję. Wypchnij trochę, widzowie. Paniuczka. Piszcie mi szybko w komentarzach, co ja mam robić. Ja teraz dzwonię na policję, zobaczymy co... Po prostu pijak uderzył mi w ciągnik. Widzicie co ja... Zobaczcie, co się stało. Dobra, piszcie mi szybko w komentarzach, co mam robić. Nie wiem, czekam na policję.